Za nami 39. edycja przeglądu teatralnego o laur Złotej Rybki. W tym roku do Biskupca przyjechało kilkudziesięciu młodych aktorów, którzy chcieli zaprezentować swoje umiejętności przed publicznością, a także zawalczyć o atrakcyjne nagrody. Myślę, że to, co się dzieje w Biskupcu, potwierdza, jak istotną rolę przegląd o laur Złotej Rybki pełni w amatorskim ruchu teatralnym w naszym województwie. Jest to najważniejsza, największa impreza tego typu w naszym regionie. Mogliśmy oglądać teatr ruchu, mogliśmy podziwiać teatr poetycki, ale też widzieliśmy propozycje teatru dramatycznego. Każda z tych propozycji miała coś szalenie ważnego, a mianowicie ci młodzi ludzie utożsamiali się z tym, co robią na scenie i starali się nawiązać z nami dialog. Zaprezentowaliśmy sztukę pod tytułem Ulepione z wyobraźni. Moją rolą było odegranie dziewczynki, która ma dosyć wszystkich zajęć i chce wreszcie usiąść i sobie po prostu pomarzyć. A ta pani z pierza, z tym wężem będzie królową Anną. Kto jeszcze? A ta pani z miną wzroką będzie rycerzem wraz ze swoją twogą. A król? Kto by to był? O, już chyba mam. Sam konkurs to jedynie początek atrakcji, jakie zaoferowano młodym adeptom teatru odwiedzającym Biskupiec. Dzieci i opiekunowie, czyli osoby, które przygotowują te spektakle, będą jeszcze przed sobą miały warsztaty przeprowadzane przez aktorów, m.in. z teatru Jaracza. Także do wieczora się bawimy, uczymy, podsumowujemy to, co się wydarzyło. Będzie nas trzech i każdy z nas coś innego będzie na pewno sprzedawał i pokazywał młodym ludziom, a także i instruktorom. Ja się bardziej skupiam na tej stronie ruchowej, choć podejrzewam, że jakieś takie ćwiczenia może głosowe, bo głos z ciałem się mocno wiąże, to pewnie to też zaraz spróbuję, żeby też młodzież zobaczyła, że na scenie musi to ciało być aktywne, żeby ich w ogóle było słychać. A ja głównie skupię się na dykcji i artykulacji właśnie, jeżeli starczy czasu. Nie sądzę, bo to jest tylko godzinka na każdą grupę, to może jeszcze na jakichś małych etiudach. Ćwiczenie wyglądało, że trzeba było mówić L, przedłużyć w wierszyku takim mówiącym. Jeszcze trzeba było po wierszyku wyrazić swoje wrażenia. Poza warsztatami uczestnicy przeglądu mogli wziąć udział w grze miejskiej, łączącej elementy podchodów z odgrywaniem krótkich scen. Szukanie strzałek, a następnie kopert z zadaniami i ich wykonywanie okazało się wciągającą zabawą. Po zabawie aktorzy zajrzeli jeszcze raz na wystawę aparatów Wiesława Borowskiego i odbyli tu krótki spacer z przewodnikiem. Noc spędzili w szkole podstawowej nr 3. W sobotę czekał na nich, jak i również na wszystkich młodych mieszkańców Biskupca, występ grupy teatralnej Katarynka z Gdańska. Spektakl Morskie Opowieści okazał się porywającym muzycznym przedstawieniem, które wciągnęło do aktywnej zabawy małych widzów. Jednak uczestnicy konkursu najbardziej czekali na ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek. Fantastyczne rybki, właśnie ręcznie wykonane, jedyne w swoim rodzaju. I są to też nagrody pieniężne w formie takiej, że dzieci w pewną kwotę, którą wygrywają, mogą wykorzystać na dowolny cel i my te koszty pogrywamy. A kwoty te nie są małe. Nagrody, kolejno 300 zł za wyróżnienie, 600 za trzecie i 800 za drugie miejsce, ufundowali dyrektorzy Biskupieckiego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast nagrodę główną, czyli aż 1000 zł, przyznał burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Wyróżnienia jury w konkursie otrzymał pochodzący z Biskupca teatrzyk Atomy za sztukę Ulepione z wyobraźni, a także młodzieżowa grupa teatralna Kochane Bachorki działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach, która wystawiła Pchle Gałgaństwa.
Trzecie miejsce zdobył Teatr Dramatyczny Cento z Ornety za spektakl Smutki i Radości i Codzienności. Druga nagroda przypadła zespołowi Świerszcz nad Teatrem z Morąskiego Domu Kultury. Natomiast Złotą Rybkę wygrała grupa teatralna Trójeczka z Ostródy, która wystawiła spektakl pod tytułem Tygrys Pietrek. Organizatorzy nie zwalniają obrotów i już przygotowują się do przyszłorocznego, jubileuszowego 40. przeglądu. Przewidziana jest na pewno dobra zabawa dzieciaków, zapraszamy wszystkich. Nie chcemy tutaj na razie jeszcze, nawet jeśli już mamy pomysł, jeszcze jest za wcześnie, żeby je zdradzać, ale na pewno zapraszamy wszystkich. Też na pewno, tak jak w tym roku, myślę, że będzie to przynajmniej dwudniowy przegląd, to też zależy od frekwencji. Atrakcje masa w świetnym, profesjonalnym miejscu, także... Tylko czekać na kolejny rok. Kolejny przegląd teatralny o laur Złotej Rybki odbędzie się w nowym, obecnie remontowanym budynku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu.